Cześć, w dzisiejszym odcinku przetestujemy i omówimy sobie dezodorant w naturalnym sprayu, a mianowicie jest to dezodorant Bruno Banani Not for Everybody, Made for Men. Za taką butelkę 75 ml zapłacicie w sklepie około 20 parę złotych, a zatem nie jest to jakoś specjalnie spory wydatek, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju dezodoranty. Jeżeli chodzi natomiast o nuty zapachowe tego dezodoranta, no to tutaj mamy bergamotkę, rozmaryn, zielone jabłko, kwiaty wodne, geranium, cedr wirginijski, mech i piżmo. A zatem tak to wszystko wygląda, jeżeli chodzi właśnie o te najważniejsze kwestie. Generalnie jest to zapach dość zmysłowy, generalnie bardzo ciekawy na różne okazje, na wyjścia, gdzieś tam po prysznicu, na kolację, zatem bardzo fajna opcja rzeczywiście dla mężczyzn. Jeżeli chodzi tutaj o nakrętkę, no to tutaj po prostu zdejmujemy, widzicie, mamy tutaj taką pompeczkę, przy pomocy której możemy oczywiście skorzystać z tego dezodorantu. Ja sobie tutaj dam nieco na próbę. Bardzo fajny, intensywny zapach, dość dynamiczny. Rzeczywiście warto zainteresować się tym produktem, jeżeli gdzieś tam szukacie jakiegoś niedrogiego dezodorantu, który warto i który można stosować na co dzień. Ja już jakiś czas korzystam z tego dezodorantu, jak sami widzicie, już trochę tutaj z tej butelki mam zużyte tego dezodorantu. Osobiście sobie chwalę ten zapach. Jestem zadowolony. Myślę, że relacja ceny do jakości w tym przypadku stoi na dość wysokim poziomie. Na ile oceniłbym ten dezodorant? Myślę, że tutaj 9 na 10, jeżeli chodzi właśnie o zapach. Generalnie opakowanie, buteleczkę, no i oczywiście relację ceny do jakości. Tak to mniej więcej wygląda. Jestem ciekaw, jakie jest wasze zdanie na temat właśnie tego produktu i tego dezodorantu. Koniecznie napiszcie swoją opinię w komentarzu pod tym filmem. No a tymczasem to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o Bruno Banani Made for Men. Dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca. Zachęcam was do subskrypcji i do zostawienia polubienia pod filmem, o ile oczywiście udało mi się wam pomóc dowiedzieć się więcej na temat właśnie tego produktu. A tymczasem to tyle. Dzięki, cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.